Pan profesor Jarosław Puciennik, Uniwersytet Łódzki. Witam pięknie. Porozmawiamy sobie dzisiaj, Panie profesorze, o zielonym nurcie w teologii. Tak można to określić, czyli o ekologii, ale myślę, że nie ma początku tej rozmowy, jeśli nie przedstawimy postaci, która niezwykle ważną się okazuje dla, taki renesans przeżywa w tej chwili, dla ruchów wszelkich ekologicznych, czyli o Albercie Szwajcerze. Któż to taki był w historii i to niedawnej? Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Albert Schweitzer to jest niezwykła postać. To jest niezwykła postać z tego względu, że bardzo wiele zrobił dla, można powiedzieć, ludzi, a przy okazji miał bardzo ciekawe poglądy teologiczne. Przede wszystkim znany jest z tego, że założył szpital w Gabonie w Afryce. I tam no, bardzo długo zarządzał tym szpitalem, pomagając ludziom bez względu na rasę. I tam wymyślił właśnie coś, co jest jego hasłem życia, można powiedzieć, czyli cześć dla życia. To, jest takie główne... to były początki XX wieku. To były początki XX wieku. Można powiedzieć, niezwykła postać, nie tylko dlatego, że właśnie bardzo dużo zdziałał. Ale również dlatego, że na przykład był potrójnym doktorem, bo pierwszy jego doktorat był z filozofii, potem drugi był z teologii, i potem trzeci doktorat, można powiedzieć, tak trochę, trochę zawyżając, to jest lekarz medycyny, czyli doktor inaczej mówiąc. Czyli można powiedzieć trzy doktoraty. Przy czym, co ciekawe, kiedy zdecydował się studiować medycynę, to wtedy już miał te doktoraty. I właściwie no, nie musiałby, tylko że przeczytał w jakimś czasopiśmie takie jakby wezwanie specjalnego towarzystwa z Paryża. Wezwanie dla tych, którzy by chcieli pełnić misję w Afryce. Gabon był wtedy właśnie francuską kolonią. No i on, żeby się tam znaleźć postanowił skończyć studia medyczne, postanowił zrobić z siebie lekarza. No i kiedy poszedł na spotkanie z tym towarzystwem, z zarządem towarzystwa, to spotkanie jest świetnie zekranizowane. bardzo tak sceptycznie na niego patrzyli, przestudiowawszy to co napisał, napisał na temat Kanta i teologii i stwierdzili, że oni mogą mu dać tę misję. A więc sfinansować jego podróż i pobyt, pod warunkiem, że nie będzie głosił tam żadnych poglądów teologicznych ani filozoficznych. Skończyło się co tym, że wyjechał przez jakiś czas, rzeczywiście powstrzymywał się przed różnego rodzaju głoszeniem poglądów, ale w pewnym momencie, właśnie płynąc rzeką, zobaczył stado hipopotamów. To jest. Zabawna anegdota, bo to, dlaczego hipopotamy? Nie wiadomo właściwie dlaczego. Stado hipopotamów, i wtedy przyszło mu do głowy właśnie to wyrażenie, cześć dla życia. No i to, ta cześć dla życia stała się dla niego mottem przewodnim, to znaczy, cześć dla życia we wszelkiej postaci. Można powiedzieć, że u niego to nawet były rośliny, ale oczywiście. On zdawał też sobie sprawę i to jest, to jest bardzo, bardzo znamienne, że to nie był na przykład dżinista hinduistyczny, który, żeby nie urazić jakiegoś zwierzęcia małego przed stopami, to chodzą z miotełkami dalej. Nie. On uważał, że pewne rzeczy są niestety konieczne. Że jest jakieś prawo naturalne. Że jest w pewnym sensie jakieś prawo naturalne, ale to znaczy takie naturalne, że on musi wybierać na przykład, czy Walczyć z bakterią i uratować życie człowieka, czy też poddać się i nic nie robić? Krytykował bardzo wyraźnie pasywizm, który jest bardzo często związany z wegetarianizmem i z takimi właśnie zasadami hinduistycznymi jak ahimsa, czyli zakaz czynienia krzywdy innemu, stworzeniu jakiemukolwiek. Więc tutaj pod tym względem był rozsądny. A i, i, I co jest istotniejsze. To odróżnia go nie tylko to hasło cześć dla życia, ale odróżnia go również to, że był aktywistą, to znaczy uważał, że należy działać. Inne jego hasło, które mnie wpadło do głowy, bardzo zapadło w pamięć i w serce, to jest takie hasło: Moje życie jest moim argumentem. To znaczy, tutaj realizuje on w pełni można powiedzieć taki ideał ewangelicki, ewangeliczny, postępowania zgodnie z tym, co się głosi. To znaczy, jeżeli on głosił cześć dla życia, no to robił wszystko, żeby tę cześć dla życia pokazać poprzez pomoc chorym, biednym ludziom w Gabonie. To były dosyć rewolucyjne poglądy. Mówimy niby o początku XX wieku, ale przecież ten XX wiek jeszcze tkwił wtedy korzeniami w przeszłości totalnie, więc to co zaproponował ten niesamowity, jak się okazuje, syn pastora, zresztą z pogranicza francusko-niemieckiego, to też o, to. właśnie miało jakieś swoje też znaczenia. I to, że się poświęcił i za to między innymi dostał w 1952 roku Nagrodę Nobla. Ta, za ten Gabon. Tak, mm -hmm. wręczono mu następnego lata, roku, za Gabon, za, za dzieło jego życia, można powiedzieć. I jeszcze na dodatek, kiedy dostał tego Nobla, to wrócił do Gabonu i przeznaczył te pieniądze na. Duże, przecież. Du, duże pieniądze mm -hmm. na szpital, dla, na kolonie dla trendowatych. Co jest w kontekście pandemicznym może dość istotne, bo wtedy trąd dziesiątkował ludzi, trąd jest bardzo nieprzyjemną chorobą, jeśli idzie o kwestie wizualne, zmysłowe wyglądu, a także zapachu, itd, itd. Więc on, on przeznaczył te pieniądze właśnie na to. Wcześniej, mało tego, potrójny doktorat, ale oprócz tego jeszcze muzyk. Bo organista, sam organista, grał, tak. no i wielki znawca. Organów. wielki znawca na przykład muzyki Bacha. Jana Sebastiana Bacha. Tak, tak, tak. Przez jakiś czas jego książka o Bachu stanowiła właściwie podstawowe źródło w PRL-u. W każdym razie było pod, była podstawowym źródłem wiedzy na temat muzyki Bacha i jego kompozycji oraz jego kontekstów religijnych z tego względu. Dzisiaj ta książka już nie jest może aż tak istotna dla bachologów, aczkolwiek nie wyobrażam sobie chyba nikogo z, te, z, tego, z tego obszaru, kto nie zna książki, wielkiej, grubej książki. Szwajcera, Natomiast no, on łączył w sobie właśnie pasje życiowe z takim właśnie no, wyraźnie ewangelickim podejściem do, do, do Bacha. Traktował Bacha bardzo religijnie. To znaczy, to, 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 jest, to jest akurat. Z punktu widzenia Bachologii, chyba w tej chwili już nie do utrzymania, że, że Bach jest mistykiem jakimś, te, te, takim protestanckim. No ale on to tak interpretował. Przede wszystkim zwracając uwagę na te właśnie pokłady przesłania ewangelickiego, protestanckiego, chrześcijańskiego, które znajdują się w Bachu, w muzyce Bacha. Mało tego, jeszcze można powiedzieć, że kiedy Sederblom, arcybiskup upsali, arcybiskup Szwecji zaprosił go w latach 20. do Szwecji. On przeżywał olbrzymi kryzys wtedy. I Söderblom mu pomógł przez ten, to zaproszenie z tego względu, że on potem miał tournée z wykładami oraz z koncertami. I te wykłady i te koncerty no, uzbierały mu pieniądze, że mógł wrócić do gabonu. Notabene musiał się rozstać ze swoją żoną, bo ona źle zniosła tę podróże i była chora, w związku z tym została w Europie. Ale no, można powiedzieć, że bardzo siebie kochali, pisali do siebie listy i no, oczywiście wtedy ta korespondencja nie była tak szybka jak teraz, można sobie wyobrazić, że teraz byłoby to łatwiejsze. A wtedy na listy przecież szły bardzo długo, docierały po kilku miesiącach do Afryki. Ale tak człowiek wrócił do tego gabonu po to, żeby wspomóc ten swój projekt szpitala, a, a zatem najpierw tournée po Europie, po Szwecji z wykładami oraz z koncertami, a następnie powrót do Gabonu. No i, i można powiedzieć, że gdyby nie różnego rodzaju historie postkolonialne i niesnaski pomiędzy oczywiście Francją a, a Niemcami. To, to jego dzieło byłoby właściwie cały czas kontynuowane. Natomiast sprawa jest tego typu, że Francuzi traktowali jednak człowieka niemieckiego pochodzenia z Alzacji jako Niemca. Natomiast Niemcy traktowali tego Azatczyka jako pół Francuza. Prawda? Więc... No i przyszła ta historia XX wieku, obie wojny światowe, które tak dopiero po 1945 roku doprowadziły do jakiegoś ładu francusko-niemieckiego w Europie.